Dzisiaj spróbuję pokazać, jak zrobić najłatwiejszy chleb w domu. Zazwyczaj robię na zakwasie chleb żytni, ale dzisiaj ten zakwas jeszcze nie jest chyba do końca dobrze dokarmiony. I nie jest to taka prosta sprawa zrobić chleb na zakwasie, więc odłożę go na bok, a dzisiaj po prostu zrobimy sobie chleb na drożdżach. W czasie, kiedy kolejki w sklepach, może nie mamy świeżych produktów, wystarczy się zaopatrzyć w suszone drożdże. Żeby ten chleb miał jakieś wartości, to nie będziemy robić go tylko z białej mąki, bo ja dziś użyję mąkę, mam pełnoziarnistą pszenną. No i coś lżejszego niż mąka razowa. Mąka chlebowa pszenna typ 1050. Co nam będzie potrzebne? No mąki, sól, woda, oczywiście drożdże i dowolne ziarna do środka. Może to być łuskany słonecznik, pestki dyni, siemię lniane. Jak ktoś lubi, może sobie dodać do środka kminek, orzechy, suszone pomidory, no co kto tam woli. Ja dzisiaj mam te trzy ziarna, które pójdą do środka. Potrzebna nam będzie miska, łyżka. Jeżeli robimy to ręcznie, możemy też zrobić to w robocie planetarnym. No i waga. Wagę włączyłam. Zrobimy w takich proporcjach, że mąkę razową pszenną. Chcę, żeby jej było więcej, więc dodam 300 gramów mąki razowej. Okay. Teraz mąki, która ma większy kolor, nazwijmy ją białą mąką. 200 gram, tak żeby w sumie było pół kilo mąki. Możemy to robić w oddzielnych naczyniach, żeby nam się nie przesypało. Możemy to robić tak jak ja to robię, do jednej wspólnej miski. Waga już nam nie będzie potrzebna, więc ją wyłączę. Mąki trzeba wymieszać. Co prawda suchych drożdży nie trzeba wcześniej rozrabiać na zaczyn, ale kilka razy mi się zdarzyło, że nie urosło mi ciasto na suchych drożdżach, więc ja robię tak, robię taki w mące dołek, wsypuję drożdże. No i nie powiedziałam, że potrzebne jest jakieś słodziwo na początku, bo co prawda do suchych drożdży nie potrzeba, ale tak jak powiedziałam, kilka razy coś mi drożdże nie ruszyły, więc odrobinę miodu dodam do tych drożdży. Nie powiedziałam chyba też na wstępie, że potrzebna, ile nam tej wody jest potrzebne. Powiedziałam, że woda. Potrzebne nam jest 500 ml wody, czyli pół litra. I dobrze jest sobie tą wodę do drożdży wlać ciepłą. Tu mam niecałe 500 ml, także odrobinę tej ciepłej wody doleję do mąki i drożdży. Odrobinę zimnej. To po prostu trzeba lekko z mąką wymieszać, żeby taka konsystencja więcej śmietany się zrobiła, i zostawić to na chwilę. Zobaczymy ile, myślę, że 5 minut wystarczy. No dobrze, minęło mniej więcej 5 minut, drożdże ładnie podrosły. Uwaga, mam potrzebę akurat tyle czasu, żeby sobie przygotować foremkę do pieczenia, taką kaksówkę. Nie wiem ile ona ma, za 30 cm. 25 gości. I co teraz nam pozostaje?
prosta sprawa, bo do tej mąki, do drożdży, które tu mamy, wlewamy wodę, może nie całą, zobaczymy jak to będzie, łyżka soli i wszystkie ziarenka. I teraz tak, kto chce mieszać łyżką, to miesza łyżką, ale ja ułatwię sobie pracę i pójdę do blendera, do miksera. Przejdziemy na blat roboczy, pokażę co dalej. W międzyczasie nastawiamy sobie piekarnik na termoobieg z termoobiegiem na 180 stopni. No i czekamy aż się rozgrzeje. No i wracamy do naszego ciasta chlebowego. Po zamieszaniu akurat w mikserze planetarnym to z takim hakiem, ale mam taki blender od niedawna, a wcześniej zawsze robiłam to łyżką. Teraz pokażę jaka to jest konsystencja tego chleba, ciasta chlebowego właściwie. Dobrze widać. No to mniej więcej taka jest. Nie wiem, czy to widać dobrze. Dosyć gęsta, ale nie za twarda. Następny etap, musimy sobie przygotować jakąś blaszkę, żeby smarować olejem, papierem. Na dno można wysypać otręby. Ja wysypałam płatki, bo otrąb jakoś nie mogłam znaleźć. Następnym razem. No i wszystko, co nam pozostało, to przełożyć ciasto chlebowe do foremki. Piekarnik się grzeje i jest akurat w miarę dobry czas, bo zanim się piekarnik rozgrzeje, to ciasto w foremce nam odpowiednio wyrośnie. Można również to ciasto zostawić w tej misce do wyrośnięcia i dopiero potem przełożyć do foremki. Zobaczymy, czy ta metoda będzie dobra bez wyrastania w misce. Trzeba rozłożyć ciasto. W miarę równomiernie. Nie jest to łatwe. I teraz wierzch możemy również posypać tym, co lubimy. Kminek, ziemia lniana, słonecznik, pestki dyni, płatki owsiane. A ja posypię czarnuszką. Jest aromat, dość aromatyczna. Zdrowa. Więc będzie w sam raz. Zostawiamy teraz, myślę, że piekarnik będzie się nagrzewał gdzieś tak z 10 minut i to jest właśnie wystarczający czas do wyrośnięcia. Potrzebujemy jeszcze wody, żeby nam ten chleb nie wysechł w czasie wyrastania. Zakładamy jakąś torebkę foliową i czekamy. No i cóż, tak wygląda wyrośnięty chleb, który musimy teraz wstawić do piekarnika rozgrzanego. Chleb w piekarniku, dopiero co wstawiony. Zamykamy. Nastawiam temperaturę na
55 minut. Ale w sumie można przedłużyć o 5 minut. Zobaczymy na koniec, jak to będzie wyglądało. No, czas się skończył. Chlebek w środku wygląda tak. Mam nadzieję, że upieczony. Zaraz zobaczymy. No i chwila prawdy. Jeszcze jest za miękki, musimy go jeszcze wsadzić do piekarnika, niech się podpiecze. Wrzucimy go do piekarnika jeszcze na jakieś 10 minut. Tym razem bez papieru, taki na gusinki. No i niech jeszcze się dopiecze chwilę. No i chlebek nasz, dobrze widać w całej okazałości. Dopiekł się jeszcze 10 minut, ma taki głos pod spodem. To znaczy, że jest upieczony. Także w sumie godzinę i 5 minut siedział chlebek w piekarniku. No i co? I zostaje do jutra na kratce. Będzie się chłodził. Jest. Przepis nie jest skomplikowany. Właściwie powiedziałabym, że prościzna. No i tylko pozostaje jutro spróbować i życzyć wszystkim smacznego. Jest już drugi dzień rano. Skroję chlebek, zobaczę, jak wygląda w środku. No tak wygląda. Nie wiem, widać. O. Bardzo mięciutki. Skórka chrupiąca. Więc polecam ten rodzaj chlebka. Na szybko, nie trzeba czekać długo. Dziękuję.